Tylewska, dziennikarka lifestyle'owa. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry. Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy na ekranie.pl. Dobry. Ja powiedziałem, to jest ikona kina, to jest jeden z moich ulubionych aktorów. Jak to jest w waszym przypadku? No nie oszukujmy się, to wszyscy możemy się zgodzić, że jest to człowiek, który zrewolucjonizował trochę kino. Wściekły byk, taksówkarz. To nie był facet, który nie... Że obejrzałam cały od A do Z. No i przede wszystkim jego fenomenalna rola w drugiej części Ojca Chrzestnego. I tutaj to jest na przykład niesamowite, że przecież otrzymał Oscara za tą drugoplanową rolę. I to był jedyny taki przypadek w historii kina, kiedy dwójka aktorów otrzymała tą prestiżową. To było wiele wątpliwości. Okej, bo pamiętajmy, że ta technologia też... Mioro dzieci zresztą niedawno w wieku 79 lat. Tak, dokładnie. I muszę wam powiedzieć szczerze, że ten wywiad, który został przeprowadzony, kiedy tak naprawdę Robert De Niro poprawił dziennikarkę, która no nie wiedziała, że został ojcem i powiedział, że właściwie to on ma już 7 dzieci, no to było niesamowite. Mówi się, że to jest osoba, która bardzo rozdziela... ...tego bohatera z nim, bo ten film był trochę tak oparty na faktach. No i tutaj zdawkowo opowiadał, że on z ojcem nie miał kontaktu przyjacielskiego, jak tutaj siedzący obok niego kolega ze swojej. Szuka także innych możliwości biznesowych, jak choćby kuchnia, ale ma wiele innych pomysłów na biznes, wiele innych pomysłów na siebie, które realizuje i niekoniecznie musi się nimi cały czas chwalić. Ale czy końca, no i też idealna chyba promocja dla filmu, wydaje mi się. Więc to też nie są takie rzeczy, które trzeba odkrywać, bo później zwłaszcza te media w jego przypadku, wyjdą. Ja nie życzę wam miłej niedzieli. Dokąd możemy przeskoczyć z Hollywood? Do Sandomierza. Tam już byliśmy. Nie.